Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie Magnet. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym omówieniu następnej już aktualizacji 0911. I tym razem mamy, moi drodzy, pewne zmiany. Yy, dokańczamy tutaj event związany z nowymi amerykańskimi pancernikami, czyli tymi, jak ja to mówię, ciężkimi. Kansas, Minnesota i Vermont stają się dostępne dla wszystkich graczy do zbadania. Więc niezależnie co tam wam wypadło z pudełek, jeżeli nie wypadło nic, no to wasze yy, tamte żetony i inne pierdoły zostaną wymienione na. Kredyty. O ile się nie mylę, ale tak mi się wydaje, że tak było. No, mniejsza o to, ale po kolei. Także yy, będzie można już te okręty sobie badać. Normalnie będą to okręty drzewkowe w tym momencie. Zimowe łupy. Ponownie wraca nam taka impreza jak mieliśmy rok temu, czyli za okręty będziemy, za zwycięstwo na danych okrętach, będziemy dostawać jakieś tam granty. Z tym, że teraz będzie to tylko pierwsza partia prezentów i tym razem będzie to tak. Możecie odebrać tylko jeden zestaw dziennie w zbrojowni. Zestawy dostępne są od 4 do 22 grudnia i w tych zestawach można zdobyć sobie takie jak widać rzeczy. Dostępnych będzie łącznie 12 zestawów, możecie, więc możecie ominąć do 6 dni i wciąż odebrać wszystkie nagrody. Także yy, kamuflaże, parę dublonów, trochę węgla, pudełeczko, kamuflaże i dzień premium. Także tak to wygląda. Prezenty noworoczne w sklepie premium i zapewne w zbrojowni, tak jest informacja, że zbrojowni będzie można nabywać sobie pudełka mikołajowe, to już jest w zasadzie tradycja taka tutaj wowsłowa. I będzie małe pudełeczko, średnie pudełeczko i duże pudełeczko dostępne w sklepie premium. Z tego co wiem... Będę miał dla Was do rozdania kody, które będą dawały Wam te właśnie duże pudełka. Najprawdopodobniej trzy, ale jeszcze nie jestem w stanie Wam to nie doprecyzować. Będę wiedział bliżej właśnie tego, kiedy będą dostępne. Zimowe łopy, grupy misji, misji bojowych. Będzie można zdobyć sobie również kamuflaż stały na okręt ósmego poziomu. Także będzie można sobie jakiegoś drzewkowca ubrać, bo premki wiadomo mają wszystko co potrzeba kalendarz adwentowy. Będziemy sobie mogli również na podobne na podobę tego, co mamy tutaj odbieranie tych prezentów w zbrojowni będziemy mogli dostawać coś takiego odbierając również kalendarz adwentowy wojsowy. Tutaj ten kalendarz kończy się z dniem 24 grudnia, będzie można odebrać te 24 jakieś tam drobne prezenty zapewne Plus na tych etapach widzicie tutaj 100 dublonów za 6 dni, za 10 dni 12, za 12 dni przepraszam 1 dzień to premium, 18 jedno pudełko małe i 24 dni jedno pudełko duże. Także będzie można tych pudełek parę złapać. Oraz potyczka klanowa jak widać będzie to potyczka klanowa 12 i 13, 12 będzie 3x3 na, 3 na okrętach 9 i 13 będzie 5 na 5 na dziesiątkach, Także, jak jakiś klan ma zapędy takie, wiadomo, żeby nastukać trochę rankingu i potem się chwalić, że my to weszliśmy, aby nie, no to będzie można tutaj sobie pograć troszeczkę. Zbrojownia to chyba najistotniejsze elementy tego, co się będzie działo w tej aktualizacji. Tak jak mówiłem, że to amerykańskie punkty bitewne można wymienić w zbrojowni do zakończenia wersji 0910. Później, że to amerykańskie i punkty zostaną wymienione na kredyty. Ale nie to nas interesuje. Najbardziej interesują nas moi drodzy nowości, jakie pojawią się w zbrojowni. I teraz tak, dostaliśmy informacje tego typu. Począwszy od aktualizacji 010,1 następujące okręty nie będą już dostępne za węgiel czyli Georgia, Alaska, Massachusetts, Thunderer i Smaland nie tylko za węgiel, ale i za Free Expo. Georgia, Alaska i Massachusetts nie będą możliwe do zakupu w sklepie premium. Także to jest też istotna rzecz, ale wycofujemy to. I wprowadzamy kilka nowych rzeczy, czyli niszczyciel Tieru 9Z44, to jest to jest torpedowy niemiecki niszczyciel, który w roli torpedowca spisuje się średnio ale będzie na jego temat oddzielny materiał, także będzie można dowiedzieć się więcej. Dostępny za 228 tysięcy węgla, będzie również dostępny plimów, czyli taki kadłub, kadłub z Edenburga. Z działami 4 wieże, po 4 rury będzie mi tam mieli naprawkę, radar, hydro i dym. Także taki komplet, i jest to okręt za stal 27 tysięcy. Ten okręt ja sobie bym chętnie sprawił. Przy czym zetki od razu mówię z miejsca, że nie polecam. Nieustraszony oraz Flint wracają do zbrojowni. Wcześniej były to okręty dostępne za stal, w tym momencie będą one dostępne za węgiel. Nieustraszony odpowiednio 296 tysięcy, a Flint 168 tysięcy węgla. Także. Będzie można sobie to zdobyć. I dalej. Duke of York również dostępny za węgiel, lazo i heal. Ceny to 101 tysięcy za duka, 83 za lazo i 38 za heala. Zmiana w cenie kamuflaży tych, które można było zdobyć za żetony rankingowe. Z 3 do 10, także dosyć istotna zmiana. Dodano również stały kamuflaż dla Somersa. No, i tyle, jeżeli chodzi o nową zawartość. Tutaj, pojedynczy klient gry, to już to jest to, o czym mówiłem. Będzie można z jednego klienta przerzucać się na inne serwery. Przy czym musimy tam mieć nowe konto, żeby zagrać na tym serwerze. Nie to, że to, które mamy na serwerze europejskim, przerzucimy sobie na inny. Tylko musimy po prostu grindować nowe konta na innym serwerze. Ale oczywiście jest taka możliwość zmiany banerów w porcie gry, baner gry, to akurat tam nie jest istotne, zmiany w balansowaniu gry, to jest bardzo ważna rzecz, moi drodzy, pod punktem pierwszym, radziecki z 10 poziomu, habarowski, japoński, Harugumo, utrata PW po trafieniu pociskiem przeciwpancernym lub przeciwpancerno-zamkowym o kalibrze 280 mm lub większym nie przekroczy teraz maksymalnych 10% obrażeń tego pocisku, czyli do tej pory tylko te dwa okręty były wyjątkiem, w tej chwili już przestają tym wyjątkiem być, także już nie warto strzelać z pepanców do Habarowska i Harugumo, bo będą dostawały taki sam demenc jak wszystkie inne niszczyciele. I to jest dla mnie wielka zaleta, bo ja bardzo lubię Harugumo. I jak będę mógł teraz troszeczkę sobie bardziej poszarżować tam pancerniki, to na pewno wyjdzie to na dobre temu okrętowi. z Wartość Sigmy została zwiększona z 1,5-1,6. To i tak jest. Bida straszna, ale to jest Tier 8. No, no, mogło być lepiej. Mogło być lepiej, ale jest Sigma o dziesiątą większa. Yy, Implacable dostanie trochę więcej Damage'u, a szansa na pożar również o 1% zwiększona. Kitakaze dostaje leciutkiego nerfa o 200 metrów do wygrywalności. Dodatki nowa zawartość. Kilka okrętów znowu do testowania, będziemy tutaj mieli yy, włoskie pancerniki. Vampira dwójkę, czyli taki tam yy, okręt wspólnoty, i Feng Yang, czyli ten chiński Akizuki. Stały kamuflaż gotyk dostępny dla Bismarka, no i w zasadzie to jest tyle, także moi drodzy, w tym materiale. Yy, wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dajcie znać, co uważacie na temat nowych okrętów dostępnych za zasoby, czyli Zetki i Plimufa, no bo nieustraszonego, jak ta większość z Was zna. Także w tym materiale to jest wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i na razie.